Wiele razy w swoich materiałach mówiłem o tym, że najsensowniejszą metodą na zrobienie mąki jest zrobienie jej sobie samemu z ziarna kupionego od polskiego rolnika. W jaki sposób właściwie tą mąkę zrobić? Pytanie, jak nie robić? Otóż, to jest mręczny młynek, który można dostać za całkiem niewielkie pieniądze na Allegro lub na innych portalach. Natomiast tego nie kupujcie. Nie tkwi w tym, że mąki w tym nie zrobicie, bo zrobicie. Oczywiście, tutaj ta śruba służy do tego, żeby regulować grubość mielonego mąki. Zasadniczo ten młynek jest zrobiony do tego, żeby robić słód, czyli skiełkowane ziarno przerabiać na drobniejsze rzeczy i wykorzystywać je do domowej produkcji piwa. Natomiast regulując tutaj, powiedzmy, docisk tutaj tych tarcz, jesteśmy w stanie uzyskać mąkę i to nawet całkiem sensowną. Problem jest zupełnie inny. Cała budowa tego urządzenia, ja to tutaj odłożę, polega na tym, że mąkę mieli się pomiędzy dwoma metalowymi tarczami. Zwracam uwagę na metalowe. I teraz problemem jest jakość tej tarczy. Ja spróbowałem robić na tym mąkę, powiem wam, że wyszła, ale stopień zużycia po zmieleniu tak z kilograma był tak duży, że nikt tego nie chciał jeść, ponieważ zęby po prostu się starły. Efekt jest taki, że ty ten starty metal będziesz jadł. No, to nie ma moim zdaniem żadnego sensu. W tym momencie tak oceniam, że tego typu urządzenia to nadają się do przygotowania ręcznego małej ilości śruty dla kur. Do niczego więcej w gruncie rzeczy się to nie nadaje. No, pomijam kwestię słodu i piwa. Natomiast do mąki nie wybieraj tego. Teraz ważna uwaga. Nie twierdzę oczywiście, że wszystkie urządzenia dostępne na rynku będą miały ten problem ze słabej jakości tarczami. Natomiast nie wiem, z czego one musiałyby być, żeby się nie ścierały. Bezpiecznie jest założyć, że po prostu tego nie kupujesz.